Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie bieżącej wartości rent. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się Wam omówić. Po wstępnej ocenie zdolności kredytowej pewnej firmy, bank zgodził się udzielić 10-letniego kredytu inwestycyjnego w systemie stałych rat miesięcznych płatnych z góry. Przedsiębiorca ocenia, że może spłacać co okres maksymalnie po 500 zł, gdy obowiązujące oprocentowanie podobnego kredytu wynosi 6% rocznie. Jakiego rzędu kredytu może zaproponować bank na wskazanych wyżej warunkach? Obowiązuje kapitalizacja miesięczna. W treści takiego zadania musimy zauważyć, że do ustalenia jest bieżąca wartość rent, a więc to, ile na dzień dzisiejszy bank jest w stanie udzielić kredytu, który będzie spłacany stałymi płatnościami co miesiąc. I pytanie brzmi, ile wart jest taki kapitał, który będzie spłacany właśnie systemem ratalnym przez 10 lat miesięcznie po 500 zł. Co jest oczywiście ważne, płatnościami z góry, czyli zawsze na początku nowego miesiąca, już na początku pierwszego miesiąca włącznie. Podstawową informacją wynikającą z treści zadania jest to, że kapitalizacja jest miesięczna. Co to mi daje? To, że stopę procentową roczną, która u nas w zadaniu wynosi 6%, trzeba podzielić przez 12. Dlaczego? Żeby ze stopy rocznej przejść na stopę miesięczną. A więc do ustalenia jest wartość bieżąca z rent, ale co ważne, płatnych z góry. Dlatego u mnie pojawił się ten symbol prim, tego apostrofu u góry. Wy możecie mieć inny zapis z symbolem na przykład G na dole. Renta jako ta stała płatność, która będzie dokonywana, wynosi 500 złotych co miesiąc. Wiemy, że okres trwania takiego kredytowania u nas to 10 lat. Gdy przeliczymy to na miesiące, wiemy, że w każdym roku mamy po 12 miesięcy, a więc okres kredytowania łącznie to będzie 2 na 120 miesięcy. A więc jest to zgodne z częstotliwością naliczania odsetek. Kapitalizacja miesięczna to czas też musi być liczony w miesiącach. Dodatkowo, jeżeli już wiemy, że stopa procentowa naliczana rocznie wynosi 6%, zostaje nam znalezienie tylko odpowiedniego wzoru. Musi być to wzór na ustalenie bieżącej wartości rent, ale co ważne, płatnych z góry. Wy możecie wzór mieć trochę z innym oznakowaniem. Ważne, aby po prawej stronie znajdował się element wysokości renty, stopy procentowej, jak i liczby kapitalizacji. Gdy wszystko odpowiednio ze sobą popodstawiamy, zarówno wysokość takiej renty, stopy procentowej rocznej, ale po podzieleniu przez 12, oraz liczby kapitalizacji z tym znakiem minus, bo tak było we wzorze, otrzymamy wynik około 45 261 zł i 91 groszy. Na koniec pozostanie nam tylko już napisanie kilku słów interpretacji. Pamiętajcie, że interpretacja w przedmiotach ilościowych ekonomicznych jest niemal niezbędna. Bez niej zadanie może w ogóle nie być sprawdzone przez Waszego ćwiczeniowca czy wykładowcę. Moja przykładowa interpretacja brzmi: przedsiębiorca powinien oczekiwać, że przy obecnych warunkach proponowany kredyt inwestycyjny może zostać udzielony na kwotę maksymalnie 45 261 zł i 91 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi.
Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.